zadzwonić do Pekinu. Gentian Isaku, lekarz, mieszkaniec Pekinu, jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Halo, dzień dobry. Sytuacja, informacje napływające z Chin są, można powiedzieć, optymistyczne. Liczba osób, które zachorowały w ciągu ostatniej doby, wynosi 19 osób. Liczba osób, które wyzdrowiały, to jest około 60 tysięcy. Jak pan z Pekinu obserwuje sytuację i rozwój koronawirusa? Tak. Wszystko się zgadza, jeśli chodzi o liczbę osób zachorowanych. Spada z dnia na dzień. Na dzień dzisiejszy najnowsze informacje według uchwycialnych doniesień to jest 36 osób dzisiaj na terenie całych Chin, a na terenie Pekinu na dzień dzisiejszy tylko jedna osoba jako nowo zainfekowana, więc jesteśmy optymistyczni. Jeśli chodzi o liczbę zainfekowań. Jeśli mogę mówić o taką ogólnie o tych liczbach, jeśli chodzi o Chiny w całości, to jest powyżej 80 tysięcy od tego 19 grudnia. Ile z nich to są w liczbach 59 tysięcy, a niestety zmarłych to 3140 osób. A jeśli chodzi o sam Peking, w stolicy Chin, gdzie zameldowanych ludzi to jest około 21 milionów, a szacuje się, gdzie mieszka na co dzień prawie 30 milionów ludzi. Ogólnie liczba zainfekowanych w Pekinie to jest 429 osób, plus ta jedna osoba dzisiaj to 438 osób tylko zmarło i 320 jest wyleczonych. A te liczby spadają z dnia na dzień i liczba wyleczonych osób wzrasta. Czyli na 30 milionów ludzi, którzy żyją w Pekinie albo przyjeżdżają do Pekinu, 429 osób zachorowało na koronawirusa. Tak, no ta liczba spadła, jeśli można mówić na ogólnie, jeśli można liczyć jeszcze te osoby, które zostały wyleczone, w sumie to było gdzieś koło 750 osób i 320 zostało wyleczone. Więc jak zostało opublikowane całe to zdarzenie odnośnie tym koronawirusem, było, jeśli mogę użyć mocne słowo, rozkaz, żeby jak najmniej osób dotarło do Pekinu, bo wiadomo, to jest stolica, gdzie mieszka najwięcej ludzi. Więc na 30 milionów osób plus minus tylko 429 osób zainfekowanych, to jest, że tak powiem, bardzo dobre liczby, jeśli można żartować. Między 19 grudnia a dniem dzisiejszym, czyli 10 marca, jak zmieniło się pana życie codzienne? Tak, przy moim zawodzie lekarz dentysta, że tak powiem, niestety to ja nie mogę się pojawiać w pracy, takie są zalecenia, żeby zostać w domu. Oczywiście w ciągu pierwszych tygodniach był stres, była panika, zwłaszcza przez pierwsze dni, ale później już ludzie zostały z tym nieco przyzwyczajeni, ale wszystkie w mediach, w tych portalach chińskich społecznościowych oraz SMS-ami bądź w telewizji, w radiu, to wszystkie informacje, jak unikać, co trzeba zrobić, czego nie wolno i tak dalej. A jeśli chodzi o sklepy, no to ja nie odczuwałem żadnych braków. Te sklepy funkcjonowały tak, jakby tego wirusa nie było, tak jak codziennie. Oczywiście we wszystkich dzielnicach, takie bloki mieszkalne, gdzie są różne, na przykład bramy wejściowe, została otwarta tylko jedna. Głównie jest ta główna brama otwarta, gdzie są wpuszczani ludzie, głównie mieszkańcy. Osoby zwiedzające raczej nie mają dostępu, tylko osoby mieszkające, gdzie każdy mieszkaniec otrzymał taką kartkę, która po prostu udowadnia, że ta osoba mieszka.
i wszelkie na przykład paczki, bądź jak ktoś zamawia jedzenie przez telefon, są po prostu zatrzymane przy tej głównej bramie i oni dzwonią i trzeba tylko podejść do tej głównej bramy. Czyli... Proszę bardzo. A na początku było po prostu dla mnie po prostu niedobierzanie, gdzie w mieście, gdzie jest, tak jak mówiłem wcześniej, że 30 milionów ludzi, a ja wychodzę na przykład w ciągu dnia albo nawet w godzinach wieczornych, czy do sklepu, czy gdzieś i miasto po prostu jest puste. Po prostu jak w tym słynnym filmie z Willem Smithem, a miasto było puste, ale normalnie można było wychodzić z domu, tylko ludzie w domach pozostawali, bo nie chcieli i bali się koronawirusa. Czy tak? Dokładnie tak. Zalecenia rządowe były takie, że wychodzimy po prostu z domu tylko kiedy musimy. W sensie, czy jakieś zakupy, jakieś wiadomo, wszystkie galerie handlowe na początku zostały zamknięte, tylko ta część, gdzie można było kupić coś do jedzenia, do picia, wszelkie imprezy masowe, czy dyskoteki, restauracje były zamknięte. One są zamknięte, tylko że teraz dyskoteki oczywiście są zamknięte, czyli różne imprezy, gdzie dużo ludzi mogą się pojawiać. Z restauracjami jest tak, że one są czynne powiedzmy od godziny 12 bądź 13 do godziny 21, a później się zamykają. Ale normalnie komunikacja miejska działa normalnie. Ja na przykład teraz mogę się cieszyć, bo przy tym tłoku w metrze czy w autobusach to teraz po prostu to jest sytuacja w Pekinie. Oczywiście zupełnie inaczej było w Wuhan, skąd jest źródło koronawirusa. Tam te środki były nadzwyczajne, tam to życie codzienne rzeczywiście uległo zmianie, czy też nam się tak wydaje, że ono uległo zmianie? Powiem tak, jeśli chodzi o liczby, które są podawane, to tak jak się mówi, to mieszkamy w Chinach i jedyne informacje, które mamy, to są to informacje oficjalne, które są update'owane co 2-3 godziny. I Wuhan, oczywiście tam jest to źródło zakażenia i to jest dalej zamknięte. Ani wejść, ani wjechać, ani wyjechać. Z tego, co nie wiadomo, nie jestem pewien, ale lotnisko na przykład dalej jest nieczynne. Pewno chińskie władze liczą straty związane z koronawirusem. O jakich stratach przemysłowych, o jakich stratach budżetowych mówią władze chińskie? Właśnie takie liczby to jeszcze nie słyszałem, tylko poprzez zagraniczne media, gdzie szacuje się, że straty mogą być po setek miliardów dolarów. Nie dolarów, tylko juanów w tej walucie, gdzie oczywiście rząd pompuje ekstra pieniądze z budżetu państwa, żeby pokryć właśnie te straty, ponieważ to wszystko się rozpowszechniało, to wszystkie, bądź większość fabryk przestało działać i wiadomo, jak fabryki działają, się nie produkuje, nie ma produktów, a zwłaszcza na tym cierpią też inne kraje, które importują się. I to na przykład indystria farmakologiczna, czy inne sprzęty AGD, czy elektro, to czuć, wydaje mi się, w Polsce tak samo. Nie trzeba było czekać na przykład na dostarczenie sprzętu czy produktów dłużej niż zazwyczaj. Czy dziś możemy powiedzieć, że
normalność w jakiś sposób wraca? Czy pan już się szykuje do powrotu do pracy, do gabinetu stomatologicznego, czy też nie? Życie toczy się normalnie. Oczywiście jak się wychodzi z domu, przed chwilą ja wróciłem do sklepu, to oczywiście maska ochronna, chirurgiczna jak najbardziej. Ja posiadam kilka rodzajów mask, które tutaj zalecają. Rękawice takie jednorazowe, tak jak w gabinecie stomatologicznym zakładam. I jeżeli gdzieś idę dalej, no to mam też takie okulary ochronne. A jeśli chodzi o pracę, to na razie zalecam, żeby dalej zostać w domu, podejrzewam do końca marca. To jeśli ktoś nie pracuje, to nie zarabia. Czy w Chinach ludowych jest inaczej? To jest tak, to jest nowe przepisy prawne, właśnie takie nadzwyczajne, związane z koronawirusem, gdzie każdy, kto oczywiście pracuje legalnie, ma umowę o pracy, jeżeli mówię o swoim przypadku, jeżeli ma się wizę pracowniczą i pracuje się, jest umowa o pracę, to oczywiście dostaje się od 50 do 70% tej wypłaty, które normalnie się dostaje. Czyli nie ma tak, że po prostu nie dostajemy kasy w ogóle. Dentyści, z tego co wiem, dentyści w Polsce zarabiają bardzo dobrze, a pan w gabinecie dentystycznym w Pekinie pracuje, czy z powodów finansowych, czy z jakichś innych, osobistych? A to powiem tak, dla mnie to była to po prostu egzotyczna przygoda, że chciałem spróbować, jak to jest poza rynkiem, że tak powiem, europejskim, bo Polska, no, członek europejski, no to te zasady, jeśli chodzi o pracę dentystyczną, to są prawie tak samo, ale nadeszła okazja i chciałem spróbować. Zarobkowo może jest troszeczkę lepiej, nie ma takich podatków wysokich. Tak jak mówię, to jest ciekawe doświadczenie dla mnie osobiście. Doświadczenie życiowe, a gdybyśmy chcieli pójść do dentysty i mamy do wyleczenia wiele zębów, to opłaca się polecieć do Pekinu? Cenowo to jest porównywalne z Polską. Pewnie usługi stomatologiczne może są ciut tańsze, jeśli mówimy, no, zwłaszcza o protetykach, gdzie oczywiście w Polsce te ceny są dużo wyższe niż w Chinach. A jeśli chodzi o pracę, na przykład w szpitalach, oczywiście tam też są wyznaczone godziny przyjęć, właśnie jeśli chodzi o stomatologię. I jeszcze coś chciałem powiedzieć, że jak to się rozpowszechniało, właśnie zalecili zostać w domu. Ja otrzymałem osobiście informacje i po chińsku, i po angielsku, co trzeba zrobić, czego nie wolno. I w języku chińskim, i w języku angielskim, i z listą wszystkich szpitali, gdzie ewentualnie można się zgłaszać. Dobra. I jeszcze jedna rzecz, że w Chinach, no, jest 1,3 miliardy ludzi, a szacuje się, gdzie użytkowników internetu to jest powyżej 900 milionów. I tutaj naprawdę, jeśli chodzi o technologię, przekonanie mówię, że Chiny zawyższają Europę. Po prostu są bardziej do przodu, jeśli chodzi o technologię. Są różne aplikacje, które automatycznie się aplikują na telefon, gdzie są informacje codziennie o właśnie tym koronawirusie. I jeżeli na przykład ktoś chce się połączyć z lekarzem, to może zrobić za pomocą aplikacji i dostanie różne zalecenia, jak dalej działać. Bardzo tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję w Poranku Wnet, za korespondencję z Pekinu. Bardzo proszę. Wszystkiego dobrego. Jak to brzmi po chińsku? Wszystkiego dobrego?
A wszystkiego, no mój chiński jest nie jest na tak zaawansowanym poziomie, ale to można powiedzieć po chińsku, no tutaj używałem takie daijian, czyli do zobaczenia, do miłego zobaczenia. Do miłego zobaczenia, Gentian Isaku. Lekarz, dentysta mieszkający w Pekinie był gościem poranka Wnet, ponieważ optymistyczne informacje napływają z Chin, to w tym nastroju optymistycznym pozostańmy i przypomnijmy sobie piosenkę. Iwan Mladek śpiewa Jozin z Bazin.